Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czego potrzebują komuniści amerykańscy? No komuniści amerykańscy potrzebują głosów wyborców. A jak się dostaje głosy wyborcze? No komuniści jak to zwykle rozdają kiełbasę. No ale skąd kiełbasa ma się pojawić i pieniądze na to? No to trzeba pogonić bogatych, tak? Zawsze komuniści gonią bogatych, no i urząd podatkowy akurat jest urzędem państwowym, który jest w stanie wycisnąć krew z kamienia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. 1100 filmów przez ostatnie 4 lata, także serdecznie zapraszam. Wróćcie rok, dwa, trzy, cztery do tyłu, zobaczycie, co tam było mówione. No, ta flaga zawsze jest ta sama. No, czapeczka Trumpa i amerykańska troszeczkę się zmieniła. IRS, czyli IRS to jest Internal Revenue Service, czyli to jest wewnętrzne dochody państwowe, czyli urząd podatkowy, można powiedzieć. No i teraz oni dostaną $80 miliardów. $80 miliardów to jest spora suma, no bo 80 plus 3 zera na 1000, następne 3 zera na milion i następne 3 zera na miliard. No po amerykańsku to się mówi bilion, w Polsce to się mówi miliard, no ale to jest 80 i z dodatkowymi 9 zerami jeszcze. No to wychodzi na, licząc mniej więcej 320 milionów Amerykanów, no to wychodzi mniej więcej $250 na Amerykanina. No 250 milionów na żyjącego w Ameryce. Popatrzeć, policzyć, że w Ameryce pracuje około 110-120 milionów, no to urząd skarbowy, urząd podatkowy chce wydać około $700-800 na każdego podatnika. No ale oni będą ścigać, kogo będą ścigać. No jak zwykle komuniści ścigają bogatych. No i tu się zaczyna problem. Taka lewacka organizacja Pro Publica, czyli pro, czyli za publicznością, czy za obywatelami, no wypuściła przeciek ludzi bogatych Amerykanów. No i teraz urząd, no i te informacje wyszły z urzędu podatkowego. No i teraz jest pytanie, co urząd podatkowy z tym robi. No urząd podatkowy nic z tym nie robi. Powiedział republikanom, że mogą sobie wsadzić w 4 litery wszystkie zażalenia. No kto ma zażalenia? No jak zwykle zażalenia mają normalni republikanie, konserwatyści. Kilkunastu republikanów pod przewodnictwem republikanina Chucka Grassley z Iowa, no żądają wyjaśnień, no bo to jest trudno, żeby urząd państwowy po prostu był tam jakiś mol, był tam jakaś wtyczka, która ma dostęp do informacji. Także 14 członków partii republikańskiej wysłało taki list do komisarza IRS, czyli Urzędu Podatkowego, z takim zażaleniem, jak no i z frustracją, że tam się w zasadzie nic nie dzieje, żeby odkryć, co tam się stało, co ta ProPublica, jak to uzyskała, jak to opublikowała i tak dalej, i tak dalej. Kiedy w czerwcu to się był cały ten przeciek, no to szef Urzędu Podatkowego powiedział, że nie mamy jeszcze żadnych informacji, ale wszystko by było wyjaśnione. No i w zasadzie to tylko słychać jakieś takie skrzypce z tyłu. Nikt nie wychodzi na podium powiedzieć o co chodzi.
skala tego przecieku, no to jest tak nieprawdopodobna, że to już powinno być największy priorytet, największe jakieś skoncentrowanie, żeby dojść, kto był w stanie to ukraść i opublikować. ProPublica, ta lewacka organizacja, no to mówi, że ma jeszcze dużo, dużo więcej i ciągle nieustannie publikuje od tego swojego pierwszego raportu. No i żadna agencja federalna w sumie nic nie robi i nie mówi, kto to zrobił. Nikt nie wie, o co chodzi, nikt nie wie, co się stało, nikt nie wie, skąd to nadeszło, jak to się stało, ile było tych danych ukradzionych i tak dalej, i tak dalej. Ten przeciek sam w sobie, no to jest przestępstwo. To jest przestępstwo, które powinno być karalne, no można powiedzieć, prawie że wieszaniem, no tak samo jak oszukiwanie w głosowaniu powinno być, no kamieniowaniem. Ja to się tak śmieję trochę, że kamieniowanie powinno wrócić, no, ale taki urzędnik, który wypuści, idzie do pracy, i żyje z budżetówki, żyje z podatników, a później w swojej zemście komunistycznej wysyła informacje o ludziach, którzy składali te zeznania podatkowe, no bo te zeznania podatkowe uczciwie ludzie wypełniają, no i później taki komunista mówi, no on jest taki bogaty. No i mówi, zabić dziedzica, zabić mandarynów, zabić szlachciców i tak dalej, to zawsze w ten sposób dzieje, zabić bogatego. No i w tym liście ci republikanie, no to właśnie pokazali, gdzie są takie czułe miejsca, gdzie są cała ta sytuacja z urzędem podatkowym, dlaczego to się wszystko sypie, dlaczego to się tak dzieje. No największy problem całej tej agencji jest to, że ma takie główną bazę danych, no i to było w sumie zrobione w 1962 roku, gdzie ten język programowania komputerowy, no to już jest dawno w sumie, no nieważny, czy został zamieniony parę razy. Tak, to było w 1962, to jeszcze zaczynali z takimi kartami dziurkowanymi i z tymi komputerami, które wyglądały jak 9 wielkich szaf. No i te rewolucje cyfrowe, komputerowe, no to już było parę takich rewolucji. Oni jakoś tam starają się nadciągnąć z tym, żeby dojść do lepszego systemu, no ale to są dziesiątki tysięcy ludzi, miliony tych podatników i tak dalej. No i za bardzo im to nie wychodzi, no ale mają 80 miliardów, żeby zacząć ścigać następnych. Biuro sprawdzania rządu, no to w 2020 już był taki raport, że no w zasadzie to szokujący, no szokujący dla niektórych, odsłaniał to wszystko, że są dziury, że dziury w urzędzie podatkowym są takie dziury nieprawdopodobne, że ludzie bez odpowiedniej autoryzacji i zezwolenia będą mogli wejść do systemu, będą mogli modyfikować, będą mogli wyciągać jakieś informacje. No i to wszystko akurat właśnie to się stało. To jest jakieś takie kulawe cały ten system. No i kulawa odpowiedź była z Urzędu Podatkowego. Był agencja, taka komisja była republikańska w maju, że oni nawet nie wymagali autentykacji w środku całej instytucji, także nawet ci pracownicy, którzy tam byli, nie byli sprawdzani, tak, także tam dostęp do tych rzeczy okazuje się, że mogli mieć nawet ludzie, którzy tam byli na najniższym jakimś poziomie i nie powinni mieć dostępu. No i to jeszcze się wzmocni, to jeszcze bardziej się pogorszy, można powiedzieć,
dlatego, że demokraci wrzucą te miliardy dolarów, zaczną dawać te zlecenia do najróżniejszych innych kompanii i to się wszystko rozszerzy. No, jaki jest powód na te 80 miliardów? No oni kombinują, że jak zainwestują 80 miliardów w urząd podatkowy, no to wyciągną 320 miliardów dolarów, bo mówią, że to będzie się opłacało, tak? No rząd zaczyna kombinować jak jakaś piekarnia na rogu, która zaczyna piec jakieś nowe ciasteczka. No, inwestować w podatników, no to Jezus już miał problem z tymi podatnikami. Także historia się powtarza, 2000 lat się powtarza. No i teraz jest od nowa. Biden po prostu inwestuje w przemysł ścigania podatników. No, tych ludzi, którzy płacą. Ci, którzy płacą, a później ci, którzy nie płacą, dostają kiełbasę i głosują właśnie na tych Bidenowców i wszystkich innych komunistów. No cały ten, ta propozycja, no propozycja, ustawa o tych 80 miliardach dolarów, no to w zasadzie mówi, że będą jakieś technologiczne poprawki, no ale nie są dosyć specyficzne, żeby powiedzieć, co zrobią i gdzie te pieniądze będą wydane. Także będzie z nakazu kongresu 80 miliardów, po prostu jedna wielka rzeka Amazonka pójdzie do urzędu podatkowego, no a dopiero później urząd podatkowy powie, na co te pieniądze będą wydane. No tak, także żyć nie umierać w budżetówce, tak? Budżetówka zawsze jest do przodu. Dawajcie fundusze, a później powiemy, co będziemy z tymi pieniędzmi robić. No, banda pasożytów, która po prostu żyje od tysięcy lat na plecach podatnika. No, możliwe jest, że tak jak FBI robiło wszystko, żeby ścigać przeciwnika politycznego, tak samo Urząd Podatkowy też robił wszystko, żeby ścigać przeciwnika politycznego i oni się nie za bardzo koncentrowali na podstawowych odpowiedzialnościach, co powinni robić. FBI i Urząd Podatkowy po prostu tak jest skorodowany, tak jest przesiągnięty lewactwem, że im po prostu już odbija. Oni są służbą państwową, oni powinni pilnować, żeby wszyscy obywatele jakoś normalnie żyli, no a teraz w urzędach nawet podatkowych, no to 10% to są po prostu komuniści i lewactwo. I jedyne co, to oni ścigają ludzi, którzy płacą podatek. To jest po prostu makabra. Wszyscy ci senatorzy z partii republikańskiej, no to też zażalenie mieli, czy stwierdzenie takie, że urząd podatkowy wydał jakieś ciężkie pieniądze na to, żeby zainwestowali w software, który rozpoznaje twarze ludzi na Facebookach, na innych platformach, żeby rozpoznawać tych, którzy tam płacą, czy nie płacą, czy jakoś, no żeby ścigać podatnika, oni szpiegują po prostu jak w Chinach normalnego Jana Kowalskiego i to jest ich myśl na praworządność, tak? Także to wygląda z punktu widzenia lewackiego. Po prostu szpiegować swojego własnego obywatela. Dawanie tych pieniędzy na IRS, no to jest straszne, no bo to buduje instytucje poza jakąś taką obywatelską. No to nic do powiedzenia obywatele nie mają. Obywatele są ścigani, obywatele są zmuszani płacenie do podatków. No podatki Bidenowcy, no to podatki federalne, no to najwyższa stawka, no to już będzie około 42%. Także z miliona zabrać powiedzmy 400 tysięcy, no to już jest, można powiedzieć,
konfiskata pieniędzy. Dziesięcina była taką dużą sumą, gdzie jeden na dziesięć ktoś jakoś tam zabierał i to było nie do wytrzymania. Teraz jest cztery takie dziesięciny. Także, że fundusze na urząd podatkowy są niebezpieczne same w sobie. No a do tego dochodzi jeszcze, to jest jeszcze gorsze, że oni tam nie mają żadnych ograniczeń. W sumie z tego, co będą robić. No i najgorsze jest to, że nawalili. No i nie ma winnego. Nie ma winnego od środka te wszystkie przecieki. Cichosza, nic się nie dzieje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie na świecie, głosujcie na normalnych, nie dajcie się ogłupić przez socjalistów. Żyjcie normalnie, płaćcie uczciwie podatki, sprzeciwiajcie się grabieżnym podatkom i tak dalej, i tak dalej. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego bandę. No, mam nadzieję, że już zrozumieliście, że to jest jedna wielka głupota. Teraz komuniści patrzą, no już mają listę tam 15 potencjalnych zastępców Bidena. No to jest w sumie kukiełka, to jest cyrk, to jest wstyd, co komuniści zrobili Ameryce. No ale otrząśniemy się, Ameryka się otrząśnie, Ameryka wróci do normalności. Zdrowia dla normalnych.